Cześć, jestem Julia i dzisiaj chciałabym Ci pokazać coś, co nazywa się kalkulator rzędów i oczek i wygląda tak. Ja na początku myślałam, że to jest w ogóle niezbędne. To była pierwsza rzecz, jaką kupiłam razem z drutami, kiedy dopiero chciałam zacząć robić na drutach. Okazało się, że to nie jest aż takie niezbędne. Tak naprawdę to zastępuje Ci kartkę, ołówek, linijkę i kalkulator. Więc to jest przyrząd dla leniwych lub dla osób, które mają problemy z przeliczaniem różnych rzeczy. Dlatego, że to zrobi za Ciebie wszystko. Prawie. Zaczynamy od tego, że musisz wybrać włóczkę, z jakiej chcesz robić robótkę i druty, na których chcesz robić robótkę i musisz wykonać próbkę. Próbka musi być większa niż 10 na 10 cm, czyli na oko musisz oszacować, ile musisz nabrać oczek, tak żeby ona była szersza niż 10 cm. Taki kalkulator oczek i rzędów kosztuje ponad 20 zł, więc lepiej, żebyś wiedziała, że będziesz go używać, niż kupić go na próbę i tylko po to, żeby leżał. Chociaż u mnie leżał 2 lata, zanim zaczęłam go używać. Żeby policzyć, ile oczek potrzebuję na szerokość, przykładam ten kalkulator oczek i rzędów do mojej dzianiny albo do zrobionej próbki i liczę ilość oczek na 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. U mnie jest to 13 oczek na 10 cm. Dlatego szukam sobie na tej taśmie, gdzie jest 13. Tutaj mam od 29 do 49, a z drugiej strony mam od 8 do 28 i szukam mojego 13. Najeżdżam sobie na moje 13. Tutaj strzałeczką. I teraz, jeżeli chciałabym, żeby moja dzianina miała 80 cm szerokości, to szukam sobie 80 i wiem, że muszę nabrać 104 oczka. Jeżeli chciałabym mieć 120 cm, to szukam sobie 100 i to jest 130 oczek i 20, czyli 26 i muszę to dodać, czyli muszę nabrać 156 oczek, żeby mieć 120 cm szeroką dzianinę. Akurat ten kalkulator ma jeszcze tę dodatkową opcję, że tutaj są takie dziurki i one są po to, że jeśli macie nieopisane druty, to możecie sobie sprawdzić, jaka to jest grubość drutów. To są siódemki. I to już wszystko, pa!